sobotę 25 listopada w Młodzieżowym Schronisku Szkolnym w Cieszynie odbył się jubileuszowy 25. międzywojewódzki turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych. Organizowany przez Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych. Współorganizatorami wydarzenia są Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Miejski w Cieszynie oraz Młodzieżowe Schronisko Szkolne w Cieszynie. Nasze stowarzyszenie w zeszłym roku obchodziło 25-lecie, a w tym roku obchodzimy 25. turniej, międzywojewódzki turniej tenisa stołowego. Jest to jubileuszowy. Przygotowaliśmy trochę niespodzianek dla zawodników. Są zawodnicy, którzy też od początku tu startowali. W tej chwili wśród nas są tylko dwie, które mamy staż od samego początku w stowarzyszeniu, to jest pani Irena Polaczek i ja. Mamy 26-letni staż. No co powiedzieć, stowarzyszenie się rozwija i działa. Przede wszystkim mamy uruchomioną świetlicę. Świetlicę do zajęć, jak tu widać, proszę zobaczyć, takie cudeńka robimy, a zresztą robimy wiele innych rzeczy, o czym było pokazane na OIX-ie. Chcemy dążyć do tego, żeby nasze panie, przede wszystkim niepełnosprawne, wyszły z domu i zaczęły się ruszać i cokolwiek robić. Nie tylko dla siebie, ale dla osób drugich, bo człowiek jest tyle wart, ile drugim siebie może dać. Tutaj z Cieszyna też jest mocna ekipa? Jest ekipa. Jest mocna ekipa pod wezwaniem Janusza Rokickiego. Po prostu no, mobilizują się, pokazują, że sport jest dobry na wszystko. Jest lekiem na zło, na stres, na nudy i że można się zrealizować. A przede wszystkim nasze panie się realizują poprzez gimnastykę na basenie. Trzeba chylić czoła przed tymi trenerami, przed tymi prezesami, że tak się nimi zajmują. Przeważnie tu są grupy U i P, to znaczy upośledzenie umysłowe, psychiczne i narządy ruchu i schorzenia neurologiczne. To już wszystko wam mówi, z jakimi po prostu osobami mają do czynienia i to ich trzeba pochwalić. I tak jak mówię, utrzymujemy kontakt. Oni do nas dzwonią, my do nich, jak coś oni organizują, to do nas dzwonią. Jak my organizujemy, to po prostu do nich dzwonimy. Wszystko w tej chwili, wszystko poszło sprawnie, wszystkie zgłoszenia, wszystko było mailowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OIX.pl Marta Szymik.